Jeśli tak jak my złaknieni jesteście dobrego futbolu, to dobrze trafiliście, bo dziś spodziewamy się nie lada widowiska. Zapraszamy na transmisję. Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Przy mikrofonach, jak zwykle, meldują się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. I ruszyła pierwsza połowa. Na co stać Niemców w tej akcji? Ale to by było tyle. Koniec akcji. Andrea Belotti. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Oj, spalony. Nic nie będzie z tej akcji. Porągiewka w górze. Jest to prawidłowa decyzja, choć trzeba przyznać, że decydowały centymetry, albo lepiej rzec ułamki sekundy. Pomysł na akcję był przedni, a wykonanie byłoby idealne, gdyby ruszyć do tej piłki o ułamek sekundy. Piłkę u nogi ma Goretzka. Wymieniają piłkę między sobą, dużo ruchu. Leon Goretzka. Niemcy teraz groźnie, coraz bliżej bramki rywala. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Może spokojnie dośrodkować. Sędzia zdecydował, że od rzutu wolnego rozpoczną Włosi. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Piłka do Belottiego. Zero zaskoczenia. Piłka wpada prosto w rękawice. Reprezentacja Niemiec to drużyna tradycyjnie już zaliczana do potęg światowego futbolu i dyżurny wręcz faworyt każdej. Dokończymy później, bo jest groźny. Wspaniała interwencja bramkarza, ależ Robinsonada. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Włosi nie utrzymali piłki. Na co stać Niemców w tej akcji? I Roy Sané broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. No w końcu spokojnie łapie piłkę. Tym razem bez trudu, ale ta interwencja sprzed chwili była czymś niesamowitym. Sam nie wiem, jak to obronił. Akcja toczyła się dalej. Dopiero teraz ma okazję, by uspokoić nieco grę. Rüdiger. Süle. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Rüdiger. Niklas Süle. No nie, tak nie można podawać. No i po zagrożeniu, dobry odbiór.
Trzeba powiedzieć, że Niemcy w ostatnim kwadransie naprawdę mocno przycisnęli rywali, zdominowali posiadanie. Wykreowali już sobie sporo okazji, ale nie zachwycili dotychczas skutecznością. Ale się nie zniechęcają i wciąż próbują zdobyć bramkę na wagę prowadzenia. Matteo Politano mija teraz bez kłopotu. Piłka podana do Politano. Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Sędzia wskazuje na rożnik boiska. Ponownie będą bić piłkę z rożnego. Nie ma wrzutki w pole karne. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Włosi mimo faulu utrzymali się przy piłce. Sędzia zaleca grać dalej. Czy wykorzystają okazję? I nie ma gola dla Włochów. Nadal bezbramkowy remis. Może pluć sobie w brodę. Serge Gnabry. Arbiter bez wahania przyznał Niemcom rzut wolny po faulu. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. I teraz z dystansu. Próba. Ach, przyłożył teraz z dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca, spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Niepotrzebna strata. Fatalnie zagrał. Züle. Niepotrzebna strata i może być groźnie. Tak, chciał tutaj spróbować technicznego uderzenia, ale nie wyszło mu to. Nie dość, że uderzył lekko, to jeszcze niecelnie. Przy takim strzale konieczna jest precyzja. Pora chyba wrócić na trening. Thomas Müller. Timo Werner. Niemcy teraz groźnie, coraz bliżej bramki rywala. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Czy otworzy wynik spotkania? Nie ma gola! Bramkarz wygrał tę wojnę nerwów. Nie wrzucają. Krótkie podanie. Rzutka piłki przez nastkę. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Spójrzmy, czy będzie zaraz 1-0. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Ależ ładnie nam teraz wszystko pokazuje powtórka. Widać, że była próba rzucenia się w dobrą stronę, ale to nie wystarczyło, bo nie mogło. Tak precyzyjny strzał w dolny róg jest praktycznie nie do obrony. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Leroy Sané. Goretzka teraz przy piłce. To nie musiał się teraz specjalnie wysilać bramkarz. Rywal uderzył prosto w niego. Tak, ten strzał nie mógł sprawić problemów golkiperowi tej klasy. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Insigne. Insigne może teraz spróbować rajdu skrzydłem. Ma
sporo przestrzeni, może dośrodkować. Andrea Belotti. Dobrze się tu teraz zastawia. Twardy. Musi to wykorzystać. I gol. Matko Boska, jaka bramka. Włosi wyrównują. Są w gazie. No to teraz dopiero się zacznie. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki. Co tu dużo mówić. Dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. Royce. Na co stać Niemców w tej akcji? Zablokowany ten strzał. Thomas Müller. Przesadził teraz siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad bramką. Chyba za bardzo się podpalił. Wystarczyłoby lżej, ale celniej. Rzadko trafia się tak zacięty, emocjonujący mecz do komentowania. Widać to po statystykach, że obie drużyny stwarzają sobie sporo okazji i robią wszystko, żeby tu wygrać. Belotti. Jednak tracą teraz tę piłkę. Nie ma faulu. Czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Insigne. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja, niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Politano kontroluje piłkę. Belotti ma teraz piłkę. Bramkarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Rüdiger. Niemcy tracą piłkę. Francesco Acerbi. Poradził sobie, minął z wodem. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Szansa, by wyjść na prowadzenie. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Świetnie teraz wyjaśnił sytuację obrońca. Zanosiło się na to, że będzie groźnie. Jest za linią obrony, uwaga! Gündoğan! Gol, proszę Państwa! Cios za cios! Znowu prowadzą! Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. A zatem mamy wynik 2-1. Bardzo ładne podanie górą. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Andrea Belotti. Doskonała piłka za plecy obrońców. Timo Werner. Przy piłce Gnabry. Piłka u Kimmicha. I Thomas Müller. I jest gol dla drużyny Niemiec. Kibice naszych zachodnich sąsiadów szaleją z radości. Raz jeszcze przyjrzyjmy się Tomku tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować. Z tym trzeba się urodzić.
na tablicy wyników 3-1. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Andrea Belotti. Mocne wejście, ale czyste. Sędzia przyznał rzut wolny Niemcom. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Klostermann. Serge Gnabry. Piłkę ma teraz Kimmich. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne. Nie ma gola. Zdecydowała parada bramkarza. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Belotti. Podanie teraz do Insigne. No to teraz strzał z gatunku do zapomnienia, Jacku. Tak, można było tu uderzyć lepiej albo choćby to rozegrać. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Klostermann. Serge Gnabry. Gnabry. Thomas Müller. Werner. Piłka do Gündogana. Teraz Serge Gnabry. Royce. Ładny fragment gry. Próbują rozklepać rywali, znaleźć lukę. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Sané. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Gnabry. Gündogan. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Co za interwencja Donnarumy. Brawo! Koniec meczu. 3 punkty i dobra pozycja startowa przed kolejnymi spotkaniami fazy grupowej.